Ich utwory to hymny, a koncerty to prawdziwe rytuały. Mowa oczywiście o zespole U2, jednym z największych zespołów świata i myślę, że z tą definicją zgodzą się moi goście, prawdziwi fani zespołu U2, Zbyszko i Oliwier, panowie dziennikarze, fani U2 również. Zgadzacie się z tym, że to jeden z największych zespołów świata? Ja się zgadzam z tym, że bez wątpienia jeden z tych, który potrafi i swój talent, i wrzawę, i wszystko to, co w okolicy pod względem społecznym się dzieje, we właściwy sposób zauważyć i podać na tacy jako takie danie, które jest przejmujące nie tylko pod względem dźwięków, nie tylko pod względem treści, bo ono słynie z tego, że pisze świetne teksty, ale też osadzenia tego wszystkiego w czasie, w historii po prostu. No a oprócz tego są gigantami, jeśli chodzi o kreację. Ja otaczałem się zawsze świetnymi ludźmi, mam na myśli menadżerów, producentów muzycznych, no i tworzą rzeczy, które były prekursorskie. Zbyszko, zgodzisz się ze mną? Tak, no oczywiście. Największa jakby wartość YouTube to jest to, że oni przez te wszystkie lata wielokrotnie wymyślali się na nowo. Przecież był ten etap taki postpunkowy, później była ta zachłyśnięcie się Ameryką, kowbojskie klimaty, później ten szok zafundowany fanom z Muchą, z Achtung Baby, a potem znowu powrót do takiego bardziej prostego rockowego grania. No a oprócz samej tej muzyki na płytach, no wspaniałe widowiska koncertowe, tak? Oni wyznaczają tak naprawdę standardy. Był taki czas, że Bono śmiał się z Jaggerem, że jest wyścig Gwiezdnych Wojen, kto zrobi lepszy show. Stąsi w którymś momencie, mimo że nadal grają świetnie i tak dalej, troszkę z tego odpadli, a YouTube ciągle wyznacza nowe standardy, jak chodzi o widowiska. Panowie, ale my się spotykamy z konkretnego powodu, bo dziś światło dzienne ujrzała nowa, no właśnie, nowa stara płyta tak naprawdę YouTube, bo to są utwory, które już znamy, ale w nowych aranżacjach. Wy mieliście okazję posłuchać już tego albumu. Jakie wrażenia? Środowisko fanów jest bardzo podzielone, natomiast ja mam wrażenie, że do promocji wybrano złe utwory, bo percepcja ludzi jest taka, że jednak nowa wersja Pride to jest szarganie świętości, a na tej płycie, zwłaszcza tym wydaniu czteropłytowym, to jest wydanie czteropłytowe, 40 utworów, jest kilka wariantów, 20 piosenek zdaje się na takim trochę bardziej rozszerzonej, 16 na najbardziej podstawowej. I to jest pięknie wydane, co warto podkreślić, bo YouTube są mistrzami merchu, nikt chyba tak nie potrafi sprzedawać swojego konceptu artystycznego jak oni i robią to od wielu lat tak naprawdę. A propos merchu, ty masz, Oli, swój prywatny merch, muszę o tym powiedzieć, bo ta kamizelka, która zwisa uroczo z twojego kolana, to jest twój skarb, jeśli chodzi o YouTube. Opowiedz, jaka jest jej historia. To jest mój rytuał, to jest płaszcz, który kiedyś kupiłem w Lumpeksie jako fan YouTube i wizerunku, bo ono przerobiłem go sam na kamizelkę. Ta kamizelka ma 30 lat, z reguły na każdy koncert YouTube, na którym byłem, a było ich kilka, jeździłem w tym outficie, połamałem mnóstwo igieł na tej kamizelce. Myślałam, że nawet mama się denerwowała. Tak, maszyna, którą mieliśmy w domu, nie była do skóry, a ja nie tylko się uczyłem szyć na kamizelkach wzorowanych na Bono, ale też nauczyłem się niszczyć igły i tak to było. Cieszę, że każdy z nas, kto wychował się na YouTube, a to pokolenie jest rozległe, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że na trasach koncertowych, które często liczyły, mówię o tych wielkich, począwszy od ZOTV, liczyły po 100-130 koncertów, 150 największa trasa, to ponad 5 milionów ludzi na każdej trasie na żywo miało okazję ich oglądać i w ten sposób buduje się niesamowite relacje pomiędzy publicznością, która staje się swoistego rodzaju wyznawcami tego wszystkiego, co oni robią. Ja myślę, wracając do płyty, tak, że tak naprawdę dzięki tej płycie YouTube nowych fanów nie zyska. Czy straci kogokolwiek z tych tak zwanych starych? Nie sądzę. Dla wszystkich, którzy kochają chłopaków z Dublina, to będzie coś, przy czym znowu mogą się pogłaskać, otulić, zastanowić się, na jakim etapie oni są życia. Pamiętajmy, że te 40 piosenek to jest też podsumowanie 40 lat ich pracy artystycznej. Całą płytę wyprodukował Edge, więc robią to trochę we własnym sosie tym razem, ale ja, słuchając niektórych utworów, mam wciąż ciarki na ciele i o to chodzi w tej miłości, która towarzyszy nam od nastoletniego wieku. To ta płyta bardzo jest związana też z biografią Bono.
Surrender. Ta książka ukazała się w listopadzie. Ty zresztą, Zbyszko, brałeś udział w tłumaczeniu, tak? Tak, miałem okazję to taką korektę merytoryczną robić. Tam nawet udało nam się w polskim wydaniu, to jest jedyne wydanie chyba na świecie, gdzie jest pewien błąd historyczny poprawiony, bo on zapomniał, kiedy grał pewien koncert. Ale to taki niuansik. Jakby on tam się trochę tłumaczy w posłowiu, że to była okazja też do tego, żeby wrócić do tych piosenek i czasami dokończyć je. Na przykład w tekście Pride jest historyczny błąd dotyczący pory dnia, w której Martin Luther King został zastrzelony i Bono przez lata cierpiał, że jest ten błąd. W końcu udało się... Mam dreszcze, jak sobie myślę, że to wszystko wiesz, bo ja jestem naprawić. Panem tu. A jak ciebie określić w takim razie? Nie wiem, czy państwo wiecie, że Zbyszko to inicjator tego wszystkiego, co w Chorzowie działo się na stadionie, że piękna flaga powstała, dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce miało ciarki na ciebie. I dodajmy, zanim Zbyszko się zarumieni, że miałeś też okazję usłyszeć podziękowania od samego Bono za to, co dla niego zrobiłeś, tak, prawda? Tak, w 2008 roku z kolegą byliśmy w Dublinie pod studio, no i tam Bono wyszedł do nas i gdy zaczęliśmy opowiadać o tej akcji, on natychmiast sobie przypomniał i mówił, że to był dla niego jeden z najważniejszych dni w życiu. Zresztą nie tylko Bono, w oficjalnej biografii U2 też oni wspominają, że to był taki jeden z tych najważniejszych momentów, kiedy publiczność zaskoczyła ich. Tak? Pamiętajmy, że to był 2005 rok, kiedy pierwszy raz to robiliśmy. Wtedy te akcje, dziś nazywane flashmobami, nie były tak popularne. Nie było mediów społecznościowych. Dokładnie, więc to był naprawdę bardzo duży sukces, ale tak naprawdę dzięki zaangażowaniu wszystkich fanów, którzy przyszli wtedy. No tak, gdzie masz taki skromny, ktoś ten pomysł musiał mieć i zarazić ludzi ideą, więc to jest cudowne, że wokół piosenek, wokół muzyki może się dziać wiele rzeczy, które inicjują w ludziach zachowania pozytywne. Myślę, że też warto pamiętać w kontekście YouTube, że oni mieli wpływ wtedy, kiedy jeszcze rock and roll wpływał na losy świata, na wiele sytuacji, które nie tylko w Irlandii i inne miały miejsce, tych religijnych, tak, ale też... Tak, bo również osoba bardzo zaangażowana społecznie, o tym też warto powiedzieć, więc myślę, że fani YouTube również za to cenią ten zespół. Oczywiście, że tak. I tutaj też taki aspekt znalazł się oczywiście na tej najnowszej płycie. Mhm. Utwór Walk On został bardzo mocno przearanżowany tekstowo przede wszystkim. Ma podtytuł Walk On Ukraine. Oni grali go już tylko Bono z Edge'em na takim wydarzeniu medialnym Stand Up For Ukraine. Ta wersja jest jeszcze bardziej dopieszczona, bardzo fajna. Natomiast też jest taki fajny akcent promocyjny całości. Wczoraj ogłoszony na oficjalnych mediach YouTube. 40 piosenek, 40 miast. I jesteśmy tak naprawdę w tym ekskluzywnym gronie. Warszawa jest jednym z tych 40 miast, gdzie dla fanów przygotowano taką specjalną akcję. Na Służewcu tutaj w Warszawie specjalny mural właśnie poświęcony piosence Walk On. Gdy tam się dzisiaj, przez cały weekend można tam się udać i wtedy uruchamia się specjalna aplikacja, no i tam atrakcje przygotowane. Pewnie się tam, panowie, spotkamy również z Andrzejem Sołtysikiem, bo od niego dostałam tę książkę, którą on z kolei dostał od samego Bodo Coxa, więc fanów YouTube w studio jest zdecydowanie więcej. Dziękuję, panowie, moglibyśmy naprawdę długo o YouTube rozmawiać.